Zapraszamy pięknie. Tym bardziej, że są z nami już goście. Tak, to grupa, która nazywa się Incydent. Musicie wytłumaczyć, dlaczego takie to jest trudne. No są, umówmy się, że są w studiu. Za nie mówili. Ale ponieważ przynieśli naprawdę mnóstwo dobrej muzyki i to takiej muzyki, którą ja akurat bardzo lubię. Ja już się mocno trzymam, szkoda, że nie ma tutaj pasów w tych naszych fotelach. W związku z tym najpierw ich utwór. A później? Hej, mała. Aha. Dobry tytuł, muszę wam powiedzieć. Ale powiecie coś? Kolega wymyślił. No dobra, ja odzywam się, wymyśliłem. Dobrze. Za chwilę was przedstawimy. A grupa pochodzi z Rawicza, w związku z tym to jest, jakby to powiedzieć. Czy wy macie jakieś związki w ogóle z ziemią rawicką? Oprócz tego, że się tam urodziliście, to jeszcze coś was tam trzyma? Wszystkie pokolenia wstecz się tam urodziły. No, czyli dokładnie. Hej, wystarczy. Mama. Hej mama. Hej tak mama, jest. A nie hej mała. Hej mała, czy ty o tym wiesz? Nie jestem wcale zwykłym, kocha się. W mieniu oka mogę zniknąć stąd. Nie zawracaj sobie głowy mną. Przestań łazić za tą skąd tam go. Zmykaj mała, nie chcę brudzić ją. Tam przy barze siedzi kumpel mój. Więc zmykaj mała lub na baczność stój. Nie, nie jestem miłym gościem, uwierzę. Prędzej bez wahania zabiję cię. Uważaj mała, uważaj, chyba że jesteś tu kimś więcej niż tylko zwykłym gościem. Uważaj mała, uważaj, chyba że nie masz do stracenia nic, nic nie obchodzi cię. Uważaj mała, uważaj, chyba że jesteś tu kimś więcej niż tylko zwykłym gościem. Uważaj mała, uważaj, chyba że nie masz do stracenia nic, nic nie obchodzi już cię. Opowieści finał krwawy jest. Byłem pewien, to musiało stać się. Nie, nie jestem miłym gościem, uwierzę. Prędzej bez wahania zabiję cię. Uważaj mała, uważaj, chyba że jesteś tu kimś więcej niż tylko zwykłym gościem. Uważaj mała, uważaj, chyba że nie masz do stracenia nic, nic nie obchodzi już cię. Uważaj mała, uważaj, chyba że jesteś tu kimś więcej niż tylko zwykłym gościem. Uważaj mała, uważaj, chyba że nie masz do stracenia nic, nic nie obchodzi już cię. Widziałem, jak bierze ją za drzwi. Krótki to był rozlew krwi. Powiedział tylko, spadaj stąd. Psy już w drodze są. Uważaj mała, uważaj, chyba że jesteś tu kimś więcej niż tylko zwykły.
Hej, mała. No, takich utworów to jeszcze u nas nie było. I grupa Incydent. Zrobiłem sobie głośniej, bo chcieliśmy was bardzo serdecznie teraz oficjalnie powitać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Ryszard Mateusz Lorenz. Tak jest. Kłaniam i Wojtek, się. Wojciech Furmaniak. Tak jest. Tak jest, czyli gitary, lider, gitara basowa. O, a jeszcze wracając do tego utworu, to jakie wspomnienia wam towarzyszyły? Ta piosenka była nagrana w garażu pana Marka? U pana Marka w garażu ta piosenka powstała, aczkolwiek nagrywana już współcześnie, całkiem niedawno. Studiu. Muszę wam powiedzieć, że kiedy wczoraj dowiedziałem się od Joanny, że będziecie w naszym studiu i jesteście miłośnikami również motocykli, Harley'ów Davidsonów, tak? Wiem, że część zespołu jeździ. Tak jest. Nawet jeden na komarku. skuterku. skuterku. Wokalista Roman. To tak sobie pomyślałem, no mówię, dobrze. A w jakim wieku są? No tak sprawdziłem. No i pomyślałem, że to przyjedzie taka kapela, jak w tej komedii Gang Dzikich Wieprzy. Nie wiem, czy kojarzycie. Tak, kojarzycie, ale, no, ale nic z tego, no. Prawdziwi są, tacy można ich dotknąć, ale te długie włosy robią wrażenie, no i, ale wiesz, no, ale czego... zobacz, jak Ryszard jest ubrany. Tak. Rzeczywiście, no ale wracając do tego Gangu Dzikich Wieprzy, wiecie, dlaczego mi się to skojarzyło? Ze względu to może wytłumacz. Ze względu właśnie na wasze, nie wiem jak to nazwać, imidż, wasz imidż tutaj taki sceniczny troszeczkę, ale to się znajduje na waszym Facebooku, to zdjęcie. Nie widać waszych twarzy. Tak, nie widać waszych twarzy, ale ja już was rozpoznaję tutaj z tego zdjęcia. Ukryliście się za zwierzętami. Zgadza się, dokładnie. A z kolei... Wojtek, czyli Jerzyk, tak? To jest Krecik. Krecik. Warto sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda na Facebooku grupy Incydent. No i teraz tak, ty jesteś tutaj, Rychu... Tak, jestem świniakiem. Świniakiem jesteś. Dobra. Joanna się zainteresowała. No imponująco to wygląda, dobrze. Ale porozmawiajmy każdy o muzyce. Swoje, tak, każdy ma w sobie jakiegoś zwierza, to na pewno. Porozmawiajmy o muzyce. To jest muzyka hard rockowa, inspirowana pewnie Stanami, głównie Zjednoczonymi. Tak mnie się wydaje. No, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, taka klasyka gatunku. Czyli Guns N' Roses i lata wcześniejsze. O wiele wcześniejsze. Tak, brawo. Jest. Początek 90. i 70. Najlepsze lata dla muzyki rockowej, prawda? No i oni też zaczynali przecież w garażu, prawda? Wszyscy zaczynali w garażu. Jak to u was wygląda, tworzenie tego materiału muzycznego? Kto jest takim liderem, który przenosi melodie, pomysły? No tu jest różnie, bo część numerów powstaje tak, że ktoś przynosi cały pomysł, całą koncepcję i tłumaczy reszcie, reszta dokłada swoje 5 groszy i powstaje numer. I najczęściej to jesteś ty? No nie zawsze, część numerów tak powstała, chociaż ostatnio Wojtek i Albert dużo pokazali swojego warsztatu. Ale nie ma dominującego kompozytora w zespole. A zdarza się często też tak, że składamy się razem z różnymi pomysłami i jest burza mózgów, powstaje piosenka. I taka piosenka też jest w naszym repertuarze, ale jeszcze jej nie promujemy niebawem. Także to jest wielka zagadka. To zapraszamy. Mam nadzieję, że dostaniemy jako pierwszy. Oczywiście. A jak często się spotykacie? 2 razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu w celach muzycznych. W celach muzycznych, oczywiście. A inne cele to? Są różne cele rozrywkowe. O, tak. I to z reguły jest 3 raz w tygodniu. I czwarty. No albo i piąty. Zależy od tygodnia. Tak, widać, wesoła atmosfera jest w zespole. W ogóle się nie kłócicie? Nie będziemy kłamać. Trochę się kłócimy. Czasami jest bardzo ostro, jak w brazylijskim serialu, można powiedzieć, ale... Ale dość szybko to odchodzi w zapomnienie. Mamy bardzo dobre, można powiedzieć, rodzinne stosunki. Jak z reguły tak w kapele mówią, że czują się jak rodzina i u nas faktycznie tak jest. Pozłościmy i potem już nie ma co... Na drugi dzień tak naprawdę nikt nie pamięta w ogóle, że jakiś był negatywny temat. To muszę wam powiedzieć tak jak u nas. Trochę. Tylko szkoda, że nie śpiewamy, bo jakie piosenki by powstały. Może całe szczęście, ale zanim będzie kolejny utwór, który przygotowaliście, to zapytamy was o muzykę Skaldów. Skaldowie w tym tygodniu w Radiu Poznań są taką grupą tygodnia, artystą tygodnia. Sięgamy do ich różnych
z różnych okresów nagrań. Wiemy, że wy też sięgnęliście po muzykę Skaldów. Jak do tego doszło? Doszło do tego w zupełnie przypadkowy sposób, ponieważ zakończyliśmy sesję nagraniową w pewnej soboty naszego albumu, który powstaje, i gdy siedzieliśmy w reżyserce u nas, odsłuchując naszą całodzienną pracę, trafiliśmy na wyzwanie naszego domu kultury lokalnego, który proponował z okazji właśnie 50-lecia Skaldów wykonanie we własnej interpretacji utworu. I zdarzył się taki podjęliśmy wyzwanie z tym, że Dom Kultury umieścił własny podkład muzyczny, ale była jakaś awaria internetu, nie szło pobrać linka, a że byliśmy rozegrani i gotowi po całym dniu pracy, więc błyskawicznie zaaranżowaliśmy numer i go przygotowaliśmy. Który to był numer? To było Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. O, i teraz zagramy, proszę państwa. Gotowe i aranżacja grupy Incydent z Rawicza. Ktoś mnie pokochał, się nagle zawirował Bóg. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezgórne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą tu. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził i ktoś pokochał mnie. Lampa nad krokiem, niechże stoi ci. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień wciąż powtarza mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa chwilę, a to dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Się to bardzo, bardzo podoba. A powiedzcie panowie, co na takie wykonanie wielkiego przeboju grupy Skaldów powiedzieli bracia Zielińscy? No z tego, co słyszeliśmy, byli dość z jednej strony zszokowani, że można podejść aż w tak ciężki sposób do ich twórczości, ale z aprobatą. Bo odzew był pozytywny ze strony braci Zielińskich. No nie dzwonili do nas z pretensjami, także myślę, że nie jest tak źle. I dlatego postanowiliście nagrać kolejne piosenki. Tak. Tak jest. Póki jeszcze nie zadzwonili. Cała Polska śpiewa Skaldów. To była akcja, która właśnie ona się toczy cały jeszcze czas. Cały czas. Tak. Różni wykonawcy śpiewają ich piosenki. Ja bym powiedział tak, że jestem bardzo zadowolony z tego, że polska młodzież śpiewa piosenki Skaldów. No są, myślę, jak wy je odbieracie, te piosenki Skaldów? Te nawet te najbardziej znane, jak ten utwór, który graliśmy przed chwilą, jak ten, który zagramy za chwilę, Prześliczna wiolonczelistka. No jak odbieracie ich twórczość? Są przemyślane, są dobrze skomponowane i warto czerpać inspirację do własnej twórczości z takich numerów. Jest dobra, analizując te utwory, to jest dobra szkoła dla muzyka, bo tam bracia Zielińscy są wykształconymi muzykami. Tam słychać piękne inspiracje Bachem, piękne elementy folkloru góralskiego oczywiście.
No i to jest kawał historii muzyki, jest bogata dyskografia. Wiele rzeczy naprawdę można, aż robiąc te numery, które przygotowaliśmy tutaj na właśnie całą akcję, byliśmy sami zdziwieni, ile to jest roboty. Niby prosta pioseneczka, która od lat hula po radiach i każdy praktycznie potrafi ją zanucić, a tu nagle jest kawał roboty z tym tak naprawdę i bardzo fajna przygoda i fajne wyzwanie, które myślę, że pomogło nam w paru rzeczach jeszcze tam się podszkolić warsztatowo i technicznie. Następny utwór, który nagraliście, to prześliczna wiolonczelistka, o której wspominał Jurek. A nie korci was, żeby zrobić w ogóle taką płytę z przebojami Skaldów, ale po waszemu? Na razie jeszcze nie, bo do końca swojego materiału nie dokończyliśmy. Potraktowaliśmy bardziej to jako przygodę, jako wyzwanie dla całej akcji i też dla samych siebie, czy jesteśmy w stanie to podołać i czy w ogóle komuś się to spodoba. Jeżeli mielibyśmy do tego przystąpić, to musiałoby to naturalnie wyjść. Musimy te wszystkie piosenki zrobić tak, jak te do tej pory zrobione, nic na siłę. Także na pewno trochę czasu nam to jeszcze zajmie, zanim materiał na płytę. Czyli tu jest jeszcze ten pomysł aranżacyjny, tak? Jak tak, to zaaranżować do takiego grania, bo to jest jednak heavy metal, hard rock. Tak jest. A trzeba podejść z odpowiednim szacunkiem też do tego tak. I no nie ukrywajmy, nie każdy utwór nadaje się do tego, żeby go przearanżować na wersję, powiedzmy, rockową, ciężką i też nie chcielibyśmy, mówiąc dosłownie, sprofanować tej twórczości oryginalnej, prawda? Trzeba mieć pomysł na to, na każdy utwór, żeby go dobrze zaaranżować, żeby to brzmiało, żeby to no, miało jakieś serce i w ogóle miało sens, żeby taką pracę wykonać. Ale też wielkie ukłony dla was, że z takim szacunkiem podchodzicie do twórczości Skaldów. Dziękuję. Kawał historii muzyki, nie wyobrażam sobie inaczej. Jak uczyć się to od najlepszych, prawda? Chyba 55 lat na scenie, aż mi się nie chce wierzyć, ja nawet tyle nie mam. To jest niewyobrażalne, prawda? No i wam też tego życzymy oczywiście. Tak. Ja już nie mogę się doczekać, żeby właśnie usłyszeć prześliczną wiolonczelistkę. To będziemy grać już za chwilę, a przypomnimy, że u nas w studiu dziś gościli Ryszard, bas, Wojtek, gitara. No to jest dwie piąte składu, tak? Tak, tak jest. Grupy, która nazywa się... Incydent. I pochodzi z Rawicza. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy, serdecznie. Życzymy wszystkiego dobrego. Dzięki. Pozdrawiamy również. Choć chyba sto symfonii na pamięć już znam, wciąż do filharmonii gnam, bo tam dużo obok dyrygenta strojnego we frak zasiada przejęta swą rolą tak. Prześliczna wiolonczelistka, la la la. Prześliczna wiolonczelistka. Jej oczy śnią, la 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 la. Jej usta czą, dłonią swą, la 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 la, struny przyciska. Nad czołem jej pochyla się muza tuż tuż, bo to owa chwila przyszła już. Gdy wielki pan dyrygent batutą da znak, a ona natchniona zagra tak. Prześliczna wiolonczelistka, la la la. Ech, porwać ją i wiol na koniec świata. Niech oczy lśnią, la 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 la. Niech serca krą, la 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 la. Niech wiosna w krąg, la 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 la. Szaleje w kwiatach. A ona będzie przy mnie, gdzie ona tam ja. Jej boli, gdy mina nie będzie zła, że inny pan dyrygent batutom dał znak, dwóm sercom by razem śpiewały tak.